podcast Women in Technology FM. Z naszych audycji dowiesz się, co istotnego dzieje się w świecie IT i nowoczesnych technologii. Posłuchasz też o planach i relacjach z wydarzeń organizowanych przez społeczność Women in Technology Poland. Poruszamy rozmaite tematy, takie, które interesują naszą społeczność. Zatem od programowania, testowania i analizy danych, po zarządzanie projektami i UX. Niezależnie od tego, czy jesteś na początku swojej kariery w IT, czy jesteś już może ekspertką w swojej dziedzinie, w naszych audycjach znajdziesz coś dla siebie. Opowiemy Wam o tym, dlaczego wystąpienia publiczne to fajne sytuacje. Naprawdę warto zbudować sobie w głowie takie pozytywne myślenie, bo jak się okazuje, publicznie występujemy niemal codziennie, pewnie nie do końca zdając sobie z tego sprawę. Jak zachować równowagę pomiędzy pozytywnym nastawieniem do zbliżającej się prezentacji, a dogłębnym, dokładnym przygotowaniem do tego wydarzenia? Jak zapanować nad swoim mózgiem, żeby wyciszyć w nim tę gadzią pierwotną część i nauczyć go postrzegania wystąpień publicznych jako szansy na fajną komunikację i podzielenie się z innymi ludźmi tym, co dla Ciebie naprawdę ważne. Świetny, ważny temat i fantastyczni rozmówcy. Agnieszka jest ghostwriterką prezentacyjną, zarządza agencją Present Perfect, która projektuje prezentacje i przygotowuje klientów do wystąpień publicznych. Maciej jest zawodowym aktorem, obecnie występuje na scenie teatru Buffo w Warszawie. Jest również certyfikowanym trenerem i coachem, specjalizuje się w budowaniu kultury skutecznej komunikacji, wywieraniu nieformalnego wpływu i tworzeniu skutecznych prezentacji biznesowych. Tak więc, jak widać, jest moc. Cześć Agnieszko, cześć Maćku. Cześć. Cześć. Hej, przede wszystkim bardzo Wam dziękuję, że zgodziliście się wziąć udział w naszej dzisiejszej rozmowie, a będziemy rozmawiać o bardzo fajnym temacie, o czym zaraz się przekonacie, czyli o wystąpieniach publicznych. Przy czym nie ograniczymy tego do takiej bardzo typowej sytuacji, o której pewnie teraz większość z Was pomyślała, czyli o tym, że jeden lub dwoje ludzi są wyciągnięci na scenę czy za ambonkę z mikrofonem przed mniejszym, większym tłumkiem ludzi, bo Wy sytuację wystąpień publicznych interpretujecie znacznie szerzej, prawda? Tak, to jest właśnie, staramy się w ogóle nie używać tego sformułowania. Na początku może częściej używaliśmy, teraz znacznie rzadziej. Wystąpienie publiczne to jest dla nas po prostu kwestia tego, że komunikacyjnie jedna osoba musi załatwić coś z drugą albo z innymi osobami. Czyli jeżeli ja mam coś, komunikuję się z kimś w celu załatwienia jakiejś sprawy, to to jest mniej więcej rozumiane przez nas jako wystąpienie publiczne. Czyli komunikujemy się bardziej na czynności, która jest do wykonania w trakcie, niż na samym fakcie, że jestem na przykład na forum. Chyba jest też tak, że im dłużej zajmujemy się prezentacjami, wystąpieniami publicznymi, tym chyba już nam się wszystko po prostu kojarzy z wystąpieniami publicznymi. I ja też zachęcam do myślenia o tych sytuacjach dosyć, tak właśnie jak Maciek mówił, zadaniowo, że jeżeli czeka mnie wystąpienie publiczne czy właśnie ta prezentacja, to jest taka sytuacja, którą ja muszę załatwić osobiście, że to jest coś więcej niż wysłanie maila. Gdy muszę kogoś przekonać z punktu, z jakiejś idei A do idei B, albo zwiększyć poziom wiedzy, czy z punktu A ktoś coś umiał na poziomie A, a ja chcę zwiększyć ten poziom wiedzy do poziomu B. Czyli wychodzimy, to są te sytuacje, kiedy wychodzimy do ludzi i mamy im coś ważnego do przekazania, a raczej wytłumaczenia. Z naszego punktu widzenia to jest znacznie trudniejsze niż samo pojawienie się nawet przed bardzo dużą publicznością. Oczywiście takie rzeczy w ogóle się zdarzają, że mamy też takie zadania, żeby kogoś przygotować do takich dużych wystąpień, ale to jest też kwestia absolutnie dopiero na później, drugorzędna, żeby się oswoić z obecnością wielu osób. Ważniejsze jest, żeby z tego wystąpienia jeszcze coś wynikało. Żeby wynikało właśnie to przeprowadzenie z punktu A do punktu B, cokolwiek ten punkt A i B oznaczają.
Ja też zachęcam do właśnie takiego myślenia, że to jakiego rodzaju jest to wystąpienie publiczne, czy to jest ta sytuacja, że to jest jakaś duża konferencja, czy to jest takie spotkanie na Zoomie, jeden na jeden, to już jest właśnie ta rzecz drugorzędna. Najważniejsze jest to, co my chcemy osiągnąć. To trochę jest tak jak w transporcie, że możemy go wykonywać też różnymi środkami transportu, a najważniejsze w transporcie jest, żeby przewieźć coś z punktu A do punktu B. I tutaj w przypadku tych prezentacji czy wystąpień publicznych to też jest właśnie najważniejsze, żeby wykonać tą pracę przesunięcia czy jakiegoś poziomu wiedzy, informacji z poziomu A do punktu B. A czy ja to będę robić na spotkaniu jeden na jeden czy w większym tłumie, no to muszę użyć trochę innych narzędzi, ale żeby ta prezentacja była skuteczna i dobra, to ten transport, po pierwsze chodzi o to, żeby nie zgubić nic po drodze, czyli to, co ja nadaję do mojego odbiorcy, to była ta informacja, która do niego dotrze i jak to zrobić, żeby efektywnie ludzie odczytywali te nasze komunikaty. A druga rzecz to podobnie też jak w transporcie jest w tym naszych prezentacjach, że po prostu też chodzi o to, żeby ludzie miło spędzili z nami czas i żeby się nie czuli, że my im coś na siłę sprzedajemy, czy po prostu się nudzą. Tutaj do tego, co powiedziała Agnieszka, świetnie nawiązuje wzór, który znają wszyscy ze szkoły średniej na pracę z fizyki. Praca równa się siła razy przesunięcie. Jak przesunięcie jest zero, to praca jest zero. Czyli postałem sobie przed kimś, spotkałem się z kimś, ale nie udało mi się nic zrobić, załatwić. To znaczy, że to w ogóle nie bardzo miało sens z punktu widzenia przesuwania czegoś tam do przodu. No, spotkanie samo jest fajne, ale tylko spotkanie niekoniecznie musi być związane z jakimś jeszcze wysiłkiem. Jeżeli ten wysiłek się nie opłacił, to po prostu szkoda było tego wysiłku. Wiecie, bo jeżeli jest tak, że wystąpienia publiczne to jest tak powszechna sytuacja i zdarza nam się tak dosyć często, to oznacza, że pewnie umiejętności, które są z tym związane, umiejętności, dzięki którym ja jestem czytelna w tej swojej komunikacji, zapewniam sobie to, że co chcę przekazać jest odbierane w taki sam sposób przez moje audytorium, no to są umiejętności kluczowe w zasadzie, tak żeby dobrze być odbieranym przez ten świat i ten swój przekaz skutecznie adresować. To jest w ogóle coś, czego ludzie tego nie dostrzegają, że świat, zobaczyliśmy, że zmieniają się nasze telewizory, telefony, samochody, ale nie przychodzi nam do głowy, że za tym również idzie zmiana z naszego stylu życia. Nasze życie niesamowicie przyspieszyło. Jesteśmy atakowani ogromną ilością informacji każdej godziny, każdej minuty. Większość z tych informacji sam do niczego się nie przydaje, ale my wciąż je odbieramy i musimy walczyć cały czas z tym, żeby zaakceptować te właściwe, a te niewłaściwe odrzucić. To pożera naszą energię. Dodatkowo mamy w ręku jeszcze smartfony, które strasznie kosztują dużo naszej uważności, bo tam ciągle się coś pojawia i na co musimy odpowiedzieć, zauważyć, skomentować albo nie, albo po prostu tylko śledzić. Dodatkowo wokół nas dzieją się ogromne zmiany, które kosztują dużo naszych emocji. Jeszcze ostatnie czasy w ogóle, COVID, lockdown, sprawy ekonomiczne, to bardzo zajmuje naszą głowę. Tam się bardzo dużo dzieje. Jak w tych warunkach dotrzeć do drugiej osoby naprzeciwko? Jak w tych warunkach sprawić, żeby ona w ogóle zwróciła uwagę, że ta rozmowa się odbywa? To jest bardzo dzisiaj trudna umiejętność i wymaga wielu wysiłków, żeby to się zakończyło efektem. W większości przechodzimy koło tego do porządku dziennego, to znaczy dalej komunikujemy się tak trochę byle jak i potem się dziwimy, że się nic nie zadziało, że ktoś czegoś nie zrobił albo że ta rozmowa nie pozostawiła śladu. Nie, to dzisiaj jest nowy świat zupełnie i komunikacja jest w ogóle jako taka czymś absolutnie kluczowym. To kosztuje dużo wysiłku. Jak to zrobić, żeby jednak mimo wszystko się przebić przez tę całą chmurę? Że dawniej tego nie było, ale teraz tak trzeba. No, albo wybierasz skuteczność i dalej porozumiewanie się z ludźmi i osiąganie swoich efektów, współpracę, albo po prostu się wycofujesz na pozycję, w której nie masz nic do powiedzenia, bo nikt cię nie posłucha. Ja kiedyś słyszałam taką fajne porównanie, że
W prawie wojennym jest takie specjalna kara dla dowódcy, który wyśle żołnierza bez broni na pole bitwy. I to trochę jest tak, powinna być jakaś, tutaj mamy interes, bo uczymy komunikacji, ale trochę jest tak często, że wysyłamy tych pracowników czy ludzi do ludzi, a nie dajemy im tych narzędzi, nie uczymy, jak powinni to robić. Warto się tego świadomie uczyć i trochę do tych sytuacji, jak wychodzimy do ludzi, a to nie są nasze prywatne rozmowy, żeby podchodzić do tego świadomie. Świadomie i też, żeby mieć świadomość, jeszcze bym ja nie powiedziała najważniejszej rzeczy, że dzisiaj komunikujemy się w dużym procencie naszej całości, naszej komunikacji online, czyli przez różnego rodzaju komunikatory. Najczęściej to jest za pomocą Zooma, ale ta komunikacja jeszcze częściej Zooma, czy tam Teamsów, czy w którejś z tych platform, które są w tej chwili ogólnodostępne, ale bardzo często ta komunikacja jest jeszcze przy zamkniętych kamerach, czyli słyszymy tylko swój głos i właściwie jeszcze jak nie mamy umiejętności, żeby ta komunikacja była dwustronna i żeby naprawdę wiedzieć, gdzie jesteśmy wszyscy, którzy są obecni w takim spotkaniu, no to po prostu jest tak, że nawet nie zauważamy, że odbyliśmy godzinę, dwie spotkania, ale nikt z tego, nikt nic nie skorzystał. A tutaj to Maciek, co powiedziałeś, to jest bardzo ważna rzecz, że ta nauka tych wystąpień publicznych, prezentacji, zwał jak zwał, to jest taki trochę ciągły proces. My nigdy nie możemy powiedzieć, że tak, ja już teraz umiem, no to wszystkie moje prezentacje będą zawsze udane, bo czasy się zmieniają, musimy ciągle te nasze strategie komunikacyjne dostosowywać do zmieniającego się otoczenia. Jest coraz większy, tak jak mówiłeś, ten szum informacyjny, więc musimy co chwilę poznawać nowe narzędzia i próbować je wypróbowywać. I to też jest zła informacja, że to nigdy nie mogę powiedzieć, że ja nauczyłem się prezentować i teraz wyjdę i zawsze będzie okej. Ja mogę się nauczyć, jak przygotowywać się do prezentacji i to do każdego tego spotkania potem muszę się przygotowywać. My możemy nabyć umiejętności właśnie takiej gotowości prezentacyjnej, że jak ktoś mi powie, że ja mam właśnie zaprezentować coś jeden na jeden, czy przed większą publicznością, czy na Zoomie, to ja będę znał narzędzia i będę wiedział, jak się do tego po prostu przygotować. To jest też ta umiejętność. Zawsze też mówimy ludziom, że jakby nie kładziemy nacisku na takie sposobiki, na takie tipy, jak to zrobić, że bardziej to, co na czym zależy, na budowie świadomości osoby, która prezentuje, która chce się komunikować z kimś innym, świadomości osoby, która wierzy w to, że to jest umiejętność, którą trzeba umieć rozwijać, o niej myśleć i wtedy ona działa, bo uda nam się przekonać nasz mózg do tego, żeby on z nami współdziałał i żeby był wiarygodny w tym wszystkim i żebyśmy po prostu całym sobą szukali rozwiązań na dotarcia do ludzi wokół. Jak mamy taką świadomość, to narzędzie jest mnóstwo, możemy sobie je wybierać i dobierać do sytuacji. Ale bez tego to tego nie ma. Kiedyś taką miałem refleksję swoją aktorską. Zastanawiałem się, czego się uczą aktorzy w szkole teatralnej. No, tu uczą się szermierki, akrobatyki, walk scenicznych, śpiewania, tańca, baletu. Mnóstwa takich fajnych scenicznych umiejętności, które jednak aktora nie stworzą. To, na co jest najwięcej położona zawsze większy wysiłek, to żeby właśnie budować taką świadomość osoby, która potrafi dotrzeć do ludzi i przekonać ich, że świat, o którym mówi, jest dla nich atrakcyjny. Czyli to wszystko polega na budowaniu świadomości, na budowaniu takiej tożsamości osoby, która radzi sobie, która wie jak szukać sposoby na to, żeby dotrzeć do kogoś naprzeciwko. Jak to się zrozumie, to się otwiera naprawdę ocean możliwości. Tutaj Maciek powiedział bardzo ważną rzecz o tej takiej pracy nad sobą, budową tożsamości, ale my też chyba bardzo wierzymy w to, że to nie ma jednej właściwej drogi. To my nie mówimy, że trzeba rączki trzymać tak, nóżki tak i używać tylko określonych słów i wtedy będzie efekt, tylko każdy musi znaleźć swój styl, w którym będzie się czuł dobrze. Właśnie te techniki, narzędzia, wypróbować
obserwować, co u mnie działa, co u mnie nie działa, żeby w tym wszystkim być autentycznym i czuć się swobodnie. I mi na przykład w tych skutecznych prezentacjach pomagają dwie rzeczy. Po pierwsze, zawsze, żeby się zastanowić, po co ja to robię. I gdzieś wokół tego budować te wystąpienia, co musi wybrzmieć, żeby osiągnąć ten cel spotkania. A druga rzecz, no to wynika z tego, po co ja to robię. No, trochę otwierające jest to, że nie robię prezentacji po to, żeby pokazać się jako profesjonalny, zawodowy mówca, speaker i prowadzę wiadomości i muszę mieć takie umiejętności, tylko ja mam w trakcie tej prezentacji, komunikacji z drugim człowiekiem pokazać, że jestem profesjonalna w swojej dziedzinie i troszeczkę innych narzędzi wtedy muszę używać, żeby osiągnąć efekt. Zresztą my mamy bardzo duży kontakt z ludźmi, którzy prezentują z racji warsztatu, które od lat prowadzimy. I jakby ten przegląd tego, co się w ogóle dzieje na rynku, i mamy ogromne, ale też mamy ogromne doświadczenie, jak ludzie się zmieniają. I jeżeli by wziąć pod uwagę dwie kluczowe rzeczy, które największą zmianę robią we właściwym prezentowaniu, we właściwym wykonywaniu tego zadania, dotarcia do ludzi, to po pierwsze to jest to właśnie zmiana świadomości, że ja już wierzę w siebie i wierzę w to, że mogę to zrobić, a zaraz po tym jest to właściwe postawienie celu, nie? Że słyszymy bardzo, jak pytamy ludzi, co masz zrobić. No, chcę tam ludziom powiedzieć, chcę poinformować, chcę im pokazać. Tylko że wszystkie te cele są potwornie nie wspierające prezentacji, bo wierzymy bardzo, że jak jest cel ustawiony w sposób aktywny, na przykład przekonać kogoś, co jest świetnym celem na wielu różnych sytuacjach, to jak człowiek kogoś przekonuje, to od początku do końca patrzy inaczej, innych argumentów używa i większej intensywności stosuje, żeby ten cel uzyskać. Jak ktoś informuje o czymś, to jest skupiony bardziej na sobie i na swoim mózgu, czyli gdzieś zapatrzony jest w siebie, w niebo, w coś tam. I ludzie, którzy tego słuchają, szybko widzą, że tak naprawdę ta osoba sama sobie wystarcza i my jako słuchacze nie jesteśmy do niczego potrzebni, bo on niczego od nas nie chce. Więc właściwe postawienie celu też robi ogromną różnicę. Łatwo ten cel sobie formułować wokół tego, co na początku powiedzieliśmy, gdzie jest to nasze przesunięcie, gdzie jest ta praca z punktu A do B, bo tylko wtedy, kiedy ta praca będzie, wtedy jest sens zrobić spotkanie i ten cel można właśnie tak formułować, gdzie jest to moje przesunięcie. To jest bardzo ważne, żeby nad tym trochę czasu spędzić, samą taką refleksję, zastanawiać się, a może taki jest, a może taki. Różnice niby żadne, ale nagle się okazuje, że inne argumenty, inny sposób oddziaływania, albo tu jest atrakcyjnie, a tu mniej, to po prostu wymaga, to, żeby to było, to też trzeba mieć tą tożsamość osoby, która wierzy w to, że to można. Jak wierzysz, to jesteś bardzo kreatywny potem w szukaniu narzędzi, takim jak na przykład właściwe określenie celu. Tylko zachęcamy do tego podejścia, że to nie jakoś będzie, bo ja umiem prezentować i już się wszystkiego nauczyłam i zawsze mi dobrze wyjdzie, tylko żeby tą pracę świadomie, czasami nawet przed takimi małymi spotkaniami, poświęcenie 3 minut, żeby sobie określić te cele i potem wypisać w punktach, co musi wybrzmieć, żebym ja ten cel osiągnął albo osiągnęła, to zajmuje parę minut, a efekt jest zupełnie inny. Zawsze też zwracamy, oczywiście trochę utrudniamy później, jak już wiesz, że chcesz kogoś przekonać i coś zrobić, to teraz pomyśl sobie, być może jest coś takiego, co byś chciał dla siebie załatwić w tej prezentacji, nie? Może nazywamy to celem wewnętrznym. Co takiego jest, co ty chcesz? Na przykład to, że teraz masz spotkanie w swojej firmie i coś tam robisz, to może jest to najlepszy sposób, żeby pokazać, jakim jesteś fajnym specjalistą, jak ty się pasjonujesz tą pracą, jak żeby wszyscy zobaczyli, że jaki ty wkład wnosisz do tej całej organizacji. To jest takie coś, co też warto o tym sobie pomyśleć, bo nie ma lepszego momentu od tego, żeby ludziom o tym powiedzieć i pokazać. To nastawienie i rozebranie na czynniki pierwsze, tak bardziej intelektualnie tej sytuacji, to jest świetne. Ale wiecie, my zaczęliśmy nasze spotkanie od tezy, że wystąpienia publiczne w gruncie rzeczy są fajnymi sytuacjami. Obiecaliśmy, że to zaraz udowodnimy. A z drugiej strony Agnieszka posłużyła się trochę świadomie lub nie analogią pola bitewnego. I wiecie, chciałam do tego nawiązać, bo to niestety bardzo często się zdarza, że my nawet mając dobre intencje i mając w głowie to swoje flow i to, co chcemy powiedzieć, to wewnętrzne przekonanie dlaczego i po co, stajemy bardzo często przed tym audytorium i zżera nas trema. I wszystko, no może nie na nic, ale jest to potężna trudność. I chciałam was zapytać o to,
Skąd to się w ogóle bierze, że my tak, tak ciężko przeżywamy te sytuacje? Bo wiecie, można się odwołać do tego kanonicznego dość sformułowania, że wystąpienia publiczne to jest jedna z bardziej stresogennych sytuacji. Na początku chyba jest śmierć bliskich, a potem pojawiają tak, jest, się... Tak, są takie zestawienia. Prawda? Trochę nie wiadomo dlaczego, ale one tak rzeczywiście jest. Te badania to troszeczkę są metodologicznie, to trochę jest nadinterpretacja dziennikarska, że aż tak się boimy, więc jest lepiej. Ale wiecie, z drugiej strony, jak ta typologia jest przytaczana, to ludzie na to patrzą i tak otwierają szeroko oczy i bardzo, bardzo mocno kiwają głowami. To znaczy do nich to dociera, że jakoś... Bo nie lubią, bo w większości rzeczywiście nie lubią, dlatego czemu? Że kojarzą to z jakimś wyzwaniem, że muszą coś zrobić, że muszą się uzewnętrznić przed kimś. Nie biorą pod uwagę, że samo wystąpienie przed innymi ludźmi jest raczej nagrodą niż karą, bo to, że ktoś tutaj ciebie postawił na środku i inni przyszli, żeby ciebie posłuchać, no to jest jakby raczej nagroda za twoją pracę. Znaczy, że jesteś w właściwym miejscu, że ktoś cię docenił, że ktoś uznał, że jesteś najlepszą osobą, której warto posłuchać. Więc jeżeli tak podejdziemy, to może nam trochę pomoże to przekwalifikować z sytuacji negatywnych na pozytywne, bo to jest fajne spotkanie z ludźmi, gdzie ja mogę pokazać, jaki jestem dobry. No trudno o lepszą sytuację, żeby ludzie o tym powiedzieli. Ale samo uczucie, że jest nam źle, no oczywiście wychodzi z naszego gadziego mózgu. Nie chcę wchodzić w temat, bo to wszyscy to znają, ale w każdym razie nasz mózg postrzega jako zagrożenie ludzi stojących naprzeciwko, nic nie mówiących czy siedzących, którzy czegoś od nas chcą. Jak nas chcą czegoś od nas, no to już jest pewien rodzaj zagrożenia. Jeśli teraz będziemy to wspierać, jeszcze bardziej to nakręcać, ojej, boję się, oni tu stoją, no to zaczynamy coraz bardziej uaktywniać ten system naszej obronny, który powoduje całe zachowania, które nie wpływają na nasze logiczny osąd sytuacji, tylko wprost przeciwnie, raczej wpływają na to, żebyśmy uciekli albo z tymi ludźmi powalczyli za chwilę, co jedno i drugie absolutnie nie sprzyja dobrej prezentacji. Więc zamiast tego po prostu... To też jest kwestia świadomości, nie? Że ja trochę wiem, skąd to się bierze, trochę o tym pomyślałem, bo zastanowiłem się i wiem też, w jaki sposób można z tym działać, że mam drugi system w głowie, który jakby się jest w stanie nieustannego sporu z tym gadzim mózgiem i może troszkę go powinienem wesprzeć, czyli na przykład bardziej zwrócić uwagę na przygotowanie, na powtórzenie sobie rzeczy, na poćwiczenie dykcji, na sprawdzenie miejsca, w którym będę, pomyślenia o tym, jak to będzie, zwizualizowania sobie mojej rozmowy, wystąpienia, czegokolwiek, co tam jest, po to, żeby troszkę pomóc ustawić mózg w kierunku rozwiązań. I wtedy nagle ta zabijający nas stres można przekształcić w jakąś taką mobilizującą tremę. Aktorzy świetnie wiedzą, o czym mówię, że może być strach, który powoduje, że się boję wyjść na scenę, a może być skupienie potworne, nawet spięcie. To jest też stres, ale inny, że powoduje, że ja mam, że mi się dobrze mówi, nie? Że ja jestem, że ludzie patrzą na mnie i widzą we mnie osobę właściwą, która mówi w właściwy sposób, która usiłuje przekonać, ma energię i to jest tak obserwowane. Ale do tego wykonać pewne trzeba pracę, przewartościowania, postrzegania tego, co mam zrobić za chwilę, zamiast, że to jest kara, na coś, że to jest nagroda i że są sposoby, w których można trochę ten stres zminimalizować i zrobić, żeby on mi wspierał. Bo jak znowu nic nie będę czuł, będzie to zupełnie obojętnie, to prawdopodobnie będzie na tyle obojętne, że ludzie powiedzą, a on nie ma nic do powiedzenia. To jest nieważne, co chcę powiedzieć. No to zaangażowanie chyba takie też emocjonalne w tej sytuacji, ale w dobrym sensie, prawda? Że zależy mi po prostu na tym i na was ludzie tu i teraz, bo mam ten moment, żeby do was przemówić, jest super istotne. Nie mieliśmy mówić o trikach, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to nastawienie, takie pozytywne nastawienie, że to jest właśnie ten moment, w którym mogę wam trochę pokazać swój punkt widzenia, albo podzielić się wiedzą, która jest dla mnie ważna, to jest bardzo fajne. Znaczy dla mnie to nastawienie takie, ja to nazywam trochę odwróceniem kota do góry nogami, to znaczy, że w sytuacji, która jest potencjalnie nieprzyjemna, robię sobie w głowie coś takiego i mózg fantastycznie w to idzie. To ta jego plastyka tu wydaje mi się jest bardzo fajna, że on na to idzie. To wyjaśnienie, że przecież to jest przefajna sytuacja, ci ludzie chcą mnie słuchać, a ja im powiem coś ważnego i jeszcze na przykład ich przekonam do swojego punktu widzenia.
Mi się wydaje, że tutaj to, co mówiłaś, ta praca taka nad sobą, przewartościowanie sobie tego w głowie, to też chyba każdy, też tutaj jak do wszystkich rzeczy prezentacyjnych jest wiele metod, jak sobie można z tym poradzić i chyba każdy musi tutaj zobaczyć, co na niego działa, a co nie. A takie tutaj też jest pocieszające, że to mija, że to wraz, oczywiście, że jak robię to pierwszy raz, no to te wszystkie atawistyczne rzeczy się uruchomią, ale też taka akceptacja, że to jest oczywiste, że ja się denerwuję, raz pomaga, a tak, też taka świadomość, że z każdym następnym razem będzie lepiej, też może tutaj pomóc, ale przerwałam Maćkowi. Więc... Nie, ja tylko nie przerwałam, tylko chciałem powiedzieć, że ja dość dokładnie obserwowałem u siebie to zjawisko. Od pewnego czasu zacząłem robić trochę nowe rzeczy i trochę wychodzić ze swoimi takimi inspirującymi speechami, takie gdzieś tam gdzieś pół godziny, godzinę opowiadam coś ludziom po to, żeby mieć jakiś efekt inspiracyjny na koniec. I początkowo budziło to dla mnie rzeczywiście dużą bardzo, kiedyś mnie zaproponował, zgodziłem się, potem byłem zły na siebie, że się zgodziłem, że to nie jest mój świat, ale traktowałem to jako zadanie i obserwowałem bardzo dokładnie stany, w których byłem, czyli takie coś, co właśnie jest charakterystyczne przy wystąpieniach publicznych, czyli kurczę, to będzie nudne, ja się tylko skompromituję, ale za chwilę sobie myślałem, kurczę, po pierwsze, ktoś cię tam poprosił o to, więc to już znaczy, że może masz coś do powiedzenia, a dalej to, o czym mówisz, to jest szczerą prawdą, to są wynika ze swoich doświadczeń, które masz dobrze przemyślane, dobre puenty z tego powyciągane, to ty masz się wstydzić tego, co ty przeżyłeś i z czego jesteś dumny w tym momencie? No nie, to jest mój dorobek, nie? I to mi bardzo pomogło, a potem do tego nałożyłem już na to narzędzia, które znam, jak to zrobić, żeby to było w jakieś ograniczone w czasie, żeby było dynamiczne, jak to zweryfikować, czy to jest już w dobrym tempie, czy nie. I tu oczywiście zatrudniłem bliskich w domu, moją żonę, której mówię, słuchaj, mam do ciebie, potrzebuję od ciebie godzinę uważności, coś o czymś ci opowiem, pewne rzeczy nie pewnie znasz, ale chciałbym, żebyś to spokojnie posłuchała i powiedz, jak to brzmi, nie? No i to zrobiłem. To było dla mnie pewnie gorszy stres niż z obcymi ludźmi, ale przeszedłem przez to. Fajnie sobie potem porozmawialiśmy, dostałem super uwagi, ale już po tym się czułem naprawdę super. Wiedziałem, że mogłem gotowy iść do jakiegokolwiek gremium, bo przeszedłem najtrudniejszy sprawdzian domowy. Więc dlatego też to, czego uczymy i zachęcamy, próby tej pracy nad przewartościowaniem w głowie, to są rzeczy, które mamy posprawdzane, nie? I wiemy, że one działają u nas i u innych, więc za każdym razem możemy się tym posłużyć, jakąś opowieścią, jakimiś takimi rzeczami, że ten proces po prostu warto w niego wejść, ale jeżeli będziemy go od razu negować, to być może nie zadziała się ta pierwsza rzecz, czyli nie zbudowaliśmy tożsamości osoby, która wierzy w to, że tę pracę jest wykonana. Mi pomogło to przewartościowanie tych sytuacji i zachowań, jak rozróżniłam sobie takie dwie sytuacje. Sytuacje, na które mam wpływ i sytuacje, nad którymi nie mam wpływu. I nie nakręcam się tymi sytuacjami, na które nie mam wpływu, czyli nie nakręcam się przed wystąpieniem publicznym, o Jezus, co ludzie sobie pomyślą i będę czerwona, będą mi się trzęsły ręce, głos czy cokolwiek, to tym w ogóle się nie przejmuję i nie zajmuję. Zajmuję się sytuacjami, na które mam wpływ i też tutaj zachęcam do takiego wzięcia odpowiedzialności, że no, nie wychodzą mi wystąpienia publiczne, no ale dlaczego mi nie wychodzą? Przeważnie dlatego, że się nie przygotowywałem, więc warto wyciągnąć te wnioski, nie zwalać winy, że o Jezu, miałem wredną publiczność i dlatego mi nie poszło, tylko też analizować. Zrobiłem to i to i to, no i teraz zrobię te, i to było nie tak, więc teraz zrobię te rzeczy lepiej i wykonałem pracę, więc teraz już będzie dobrze. Też tutaj z naszymi uczestnikami robimy takie zadania, które mogą też dać taką siłę i wsparcie psychiczne do wystąpień publicznych, żeby trochę się ich mniej bać. I to też sprawdziłam na sobie, że warto mieć taką sytuację, że kiedyś daliśmy radę, że najlepiej, żeby to była jakaś taka sytuacja prezentacyjna, były różne nieprzewidziane okoliczności, których w normalnych prezentacjach nie ma i wtedy daliśmy radę. Najlepiej, jak to są jakieś rozbrajające rzeczy. I jak wtedy dałem radę, to teraz już na pewno będzie dobrze i ludzie tam na tych zajęciach sobie po prostu niesamowite, rozbrajające, przezabawne sytuacje przypominają, że jeden pan, to pamiętam, kiedyś opowiadał, że uczestniczył w festiwalu piosenki radzieckiej i teraz jak ma, a nie umiał rosyjskiego,
No i teraz jak ma robić prezentację w języku, który zna, no to na pewno będzie dobrze. Czy jeden z uczestników kiedyś opowiadał, że musiał zaprezentować coś za chorego kolegę, w ogóle nie w swojej dziedzinie, a poszło mu tak dobrze, że dostał potem za parę miesięcy od tego klienta propozycję pracy. No więc teraz za każdym razem jak prezentuje w swojej dziedzinie, no to dlaczego miało być źle? No i ja też mam taką sytuację, którą mi w ogóle moja mama jeszcze opowiadała z dawnych, dawnych czasów. Moja mama jest matematyczką i jechała kiedyś na konferencję naukową z tematu metody naukowe w szachach. No i się strasznie nakręcała przed tą prezentacją, że Jezus Maria, że ona się tymi szachami, to ona się tak interesuje tylko od strony matematycznej. Jak tam będzie jakiś zapalony, ona nie gra w szachy, jak tam będzie jakiś zapalony gracz, zada jej jakieś pytanie, no to ona polegnie. I się tak strasznie nakręcała, jechała z kolegą. No i ten kolega mówi, no Ola, nie przejmuj się, ja gram w szachy, więc w razie czego ja ci jakoś coś podpowiem, razem odpowiemy. No i to też jest trochę taka moja rada, że jak macie możliwość, żeby występować, prezentować coś w zespole, to teamwork zawsze pomaga, jest trochę raźniej. Ja dzisiaj też jestem z Maćkiem, więc jest tutaj mi na pewno trochę raźniej. I jeszcze zachęcam do tego takiego prezentowania zespołowego, że naprawdę starajmy się być dla siebie mili i starajmy się być dla siebie wsparciem, że jak już prezentujemy coś we dwójkę, to jak prezentuje mój kolega, no to my go słuchajmy. To żeby to nie były takie sytuacje, że ja wtedy coś czytam, przygotowuję się i pokazuję publiczności, że nawet koledzy z zespołu mnie nie słuchają. Troszeczkę tak pokazujmy publiczności, jak trzeba reagować na prezentacje naszych współpracowników. I naprawdę razem jest raźniej. To jest też jeszcze, tu Agnieszka poruszyła tę kwestię prezentowania i załatwiania z takich zadań we dwie, trzy osoby, nie? Że oczywiście w kwestii kiedy stoimy przed ludźmi i nie jesteśmy w tej erze online jak teraz, no to w ogóle jedna osoba prezentuje, dwie osoby stoją, czekają, ale z punktu widzenia ludzi, którzy na to patrzą, jesteście jednym teamem i obserwują zarówno tę osobę, która mówi, jak i te, które są z boku. Jeżeli tu jest coś niespójnego, jeżeli w tym czasie jesteśmy zajęci albo mamy dziwną minę, albo nie wiem, drapiemy się po głowie, no to strasznie odwracamy uwagę od tej osoby mówiącej i bardzo skupiamy na siebie zupełnie niepotrzebnie uwagę, żeby wiedzieć o tym, że my jesteśmy traktowani jako jeden show, jako jedna scena razem, że razem się musimy wspierać. A co do sytuacji online'owej, to w ogóle bardzo rekomendujemy, że wszystkie rzeczy, jakie robimy online, czyli załatwiamy, nie wiem, prezentacje, prowadzimy szkolenie, robimy cokolwiek, to w ogóle w parach to się robi dużo lepiej w tej chwili niż w pojedynczo. Oczywiście wiele osób pracuje pojedynczo, bo lubi samemu, albo też uważa, że wtedy to jest ekonomicznie lepiej, bo wtedy ja prowadzę to, a sam mam większy zysk z tego, ale to po prostu się nie opłaca, dlatego że z punktu widzenia energii i kontaktu z ludźmi, dwie osoby są zawsze atrakcyjniejsze niż jedna. Chociażby dlatego, że raz mówi jedna, raz druga i się fajnie uzupełniają i co chwilę energię skupiają ludzi, którzy są ciągle budzeni jakby czymś nowym, co się pojawia. Nie ma na to żadnego kontrargumentu, to jest naprawdę ciekawsze. No i to ciekawe jest, że ta energia strachu też się rozkłada, że mamy tylko połowę strachu, jak występujemy w dwójkę. Ja w ogóle jeszcze wracając do tego strachu, żyjemy w czasach niezwykle emocjonalnych, w których wiele rzeczy, które robimy, decyzji podejmujemy, są związane z emocjami. To jest taki czas, w którym naprawdę już jest ostatnia chwila, żeby troszkę sobie poczytać o tym i zastanowić się, skąd to się u mnie, poobserwować siebie, trochę sobie mądrych ludzi posłuchać, nawet poważniejsze książki niż tylko jakieś tam podręczniki dla szkoły średniej, tylko coś poważniejszego, żeby zobaczyć troszkę, skąd się to bierze, bo to się robi dzisiaj bardzo ważne, żeby trochę z tymi emocjami trochę być za pan brat, wiedzieć, skąd to się bierze, wiedzieć sobie, jak sobie inni dookoła świetnie nasze emocje wykorzystują i nie dawać się po prostu nakręcać bez przerwy w sytuacjach, które są kompletnie do tego niepotrzebne. I też właśnie Maciek tutaj powiedziałeś, że to trzeba troszeczkę sobie tak odpuścić, żeby nas to nie ograniczało, bo jeżeli będziemy sobie się tutaj za bardzo nakręcać, nie będziemy podejmować tego typu wyzwań, no to będzie nas omijać wiele szans. A ja ostatnio słyszałam, że podejmowanie takich wyzwań, które są dla nas niekomfortowe, to nie tylko może nam przynieść jakieś benefity biznesowe,
biznesowe, ale i zdrowotne, bo to jest przeciwdziałanie demencji, że wszystkie sytuacje, w których, oczywiście jeżeli to nie będzie taki strach, że zaraz dostaniemy zawału, ale wszystkie te takie sytuacje, które w czymś nie jesteśmy dobrzy, a to zaczynamy robić, to one nam robią nowe połączenia mózgowe i będziemy dłużej sprawni intelektualnie, więc jeżeli kogoś poprzednimi argumentami nie przekonaliśmy, to może ku zdrowotności będziecie. My zresztą mamy wielki talent więcej do tego, prezentować. Mamy wielki talent do tego, żeby sami sobie te emocje rozbudować i szukać różnych sytuacji, które są dla nas przeciwskuteczne do po prostu dobrego załatwienia sprawy. Na przykład wszelkie formy rywalizacji, że ja muszę być lepszy od innych, że ja muszę tutaj komuś dopieprzyć i w ogóle, żeby być super. To są absolutnie coś, co nas przeszkadza nam fajnie prezentować. Ja zawsze lubię tutaj używać do tej mojej opowieści, która mi się przydarzyła kiedyś. Pracuję od lat we Włoszech. Jak każdy aktor uczestniczę w castingach i to dla mnie jest codzienność, nie? Przychodzą co jakiś czas, raz, dwa razy w tygodniu różnego rodzaju zapotrzebowania na zrobienie tak zwanych self-tape'ów, zrób scenkę i wyślij. I to się robi, przedstaw się przed kamerą i wyślij. I to się na cały świat wysyła. Najczęściej 90% gdzieś znika i nie ma żadnej odpowiedzi. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. No ja też tak właśnie dostałem taką kiedyś taką taśmę z Włoch, żebym zrobił. Zrobiłem, wysłałem, zapomniałem. Minęło pewnie 2 tygodnie, powiedzieli, dobra, to teraz zrób scenę, dobrze? Bo jest tam jakieś zapotrzebowanie, może coś z tego wyjdzie, tak mi agent powiedział. No to zrobiłem scenę i wysłałem. I znowu zapomniałem, nie? Ale po kilku dniach przyszła odpowiedź, że słuchaj, Maciek, to chodzi o dość poważny film znanego międzynarodowego reżysera Davida Gilliama. On taki robił filmy jak Nieustraszeni bracia Grimm, Monty Python i wiele innych komedii w swoim czasie bardzo popularnych. I teraz będzie robił film we Włoszech, międzynarodowa obsada i jesteś brany pod uwagę do głównej roli. No, mi się świat nagle zawirował. Myślę sobie, kurczę, no to jest to, czego szukałem, coś fajnego. No wreszcie coś takiego, co jest fajne, jest międzynarodowe, fajna praca. Zresztą pracowałem wiele razy we Włoszech i we włoskich produkcjach i wiem, jakie to jest miłe, nie? A tu jeszcze do tego międzynarodowa duża produkcja. No więc się strasznie nakręciłem. Nagrałem scenę po raz kolejny i wysłałem. I za chwilę już poproszono mnie o rozmowę z casting reżyserem z Rzymu na Skype'ie i jeszcze z drugim reżyserem filmu. Nie? I miałem takie fajne spotkanie, rozmawialiśmy, czułem, że jestem blisko, że jest fajnie. No po prostu moje oczekiwania się strasznie rozwinęły. Dowiedziałem się od mojego agenta w międzyczasie, że jest jeszcze jeden aktor, który jest brany pod uwagę, to jest amerykański aktor, jeszcze nie wiedzą, czy to jest bardziej ktoś powinien być native'em z językiem, czy ktoś właśnie kto po prostu używa dwóch języków i jest w ogóle jest wyraźnym akcentem. To nie było zdecydowane. Ale ja w mojej głowie miałem cały czas, że ja muszę teraz pokonać tego Amerykanina. Muszę mu dowalić po prostu, co tu zrobić, żeby on po prostu nie przyszedł w ogóle na jego casting, żeby on zniknął z powierzchni ziemi. Nie? To była moja obsesja. Co tu zrobić, żebym wizualizowałem sobie kwestię zwycięstwa nad tym człowiekiem. Nie znałam cię od takiej strony, Macieju. I pojechałem zaprosili mnie, żebym przyjechał do Rzymu na taki ostateczny casting. Ja pojechałem do tego Rzymu, w ogóle to już nie mogłem się doczekać tego castingu. Poszedłem, odbyłem ten casting, jak w ogóle nie pamiętam prawie. To się gdzieś tam w emocjach wszystko zadziało i wróciłem następnego dnia do Warszawy i czekałem po prostu świat. Był tylko w tym rytmie, że zagram czy nie zagram. No i dostałem wiadomość, że nie zagram, że wybrali tego faceta. No mi się świat zawalił, w ogóle cała praca straciła sens, że już byłem tak blisko, już po prostu to miałem, a oni teraz tak okropnie mnie tego pozbawili. I ten facet to pewnie jest najstrasznym palantem i w ogóle, i jak oni się na nim nie poznali, nie? No i tak z tym tak zostałem, z taką beznadzieją, że w ogóle z utratą sensu pracy. I zadzwoniłem do takiej mojej zaprzyjaźnionej, bardzo, bardzo znanej w Rzymie reżysera castingu, która jest takim wielkim autorytetem, jest członkiem Akademii Filmowej, robi najważniejsze w ogóle castingi, jakie są gdzieś tam w Europie robione, to robi ona. Dzwoniłem do niej tak, żeby z nią porozmawiać i ona mówi, co sprawia się, co słychać? Ja mówię, no, przegrałem casting. A ona mówi, tak, wiem, że cię nie wybrali, ale chyba wiem, dlaczego ciebie nie wybrali.
po rozmowie naszej, z tej chwili krótkiej. Ja mówię, dlaczego? No bo ty chciałeś wygrać, chciałeś kogoś pokonać, a nie traktowałeś castingu jako spotkania z reżyserem, spotkania z reżyserem castingu, jako coś, co niezależnie od wyniku końcowego wnosi bardzo do tego twojego życia, jest pozytywne samo przez się, czyli nie możesz być tutaj stratnym na tym, że doszedłeś tak daleko, bo w każdej sytuacji to jest dobre. Jeżeli dostaniesz rolę, to jest super, a jeśli nie dostaniesz, to nauczyło cię czegoś to dalej. Być może za chwilę dostaniesz coś fajniejszego. Natomiast jeżeli ty się postrzegasz to w kategoriach rywalizacji, to są w ogóle nie emocje, które nie sprzyjają rozwiązaniom. To jest coś, co ze sportu, a tu nie mamy do czynienia ze sportem, więc to cię po prostu zabiło w tym momencie, bo nie byłeś w stanie normalnie funkcjonować przez tą obsesję pokonania kogoś rywalizacji. Na początku nie dotarło to do mnie tak w pełni, ale jak sobie to dobrze o tym pomyślałem, to ona miała 100% racji. Dzisiaj wiem, że jak podchodzisz do jakichś zadań, które wymagają, żeby coś się tam zadziało, na przykład, nie wiem, idziesz na rozmowę o pracę albo właśnie na casting, albo idziesz coś załatwić, to najważniejszy jest sam moment, że tam jesteś, a co z tego wyniknie, zobaczysz, bo może akurat nie to, tylko coś innego, ale jeżeli jesteś otwarty, to coś na pewno z tego będzie, a jeśli jesteś zamknięty na rywalizację, to możesz być, oczywiście możesz wygrać, ale możesz też przegrać i wtedy to jest tragedia. No, ja sądzę, że to też takie to muszę, to jest bardzo, bardzo zgubne, a gdzieś tak patrzę z perspektywy czasu, że to warto pokazać siebie z tej takiej strony prawdziwej, tej codziennej, jak się ze mną nie tylko w tych rozmowach o pracę, ale we wszystkich sytuacjach biznesowych, żeby się pokazywać to prawdziwe ja i tą swoją autentyczność, no bo ty tutaj pokazałeś siebie rywalizującego, na co dzień nie jesteś rywalizujący i też w tych sytuacjach, czy to jest przetarg biznesowy, czy jakaś taka prezentacja, gdzie prezentujemy produkt czy pomysł. No, ważne są te produkty, pomysły, ale to tak naprawdę chodzi o pokazanie tego, jak się z nami pracuje, jak my na co dzień pracujemy, jakimi jesteśmy ludźmi. I wtedy te prezentacje są takie efektywne, ale też warto powiedzieć, żeby tych ludzi traktować tak, i tutaj wcześniej było, że my nie traktujmy tego jako pola bitwy. To są fajne sytuacje, fajne spotkania, i z których powinniśmy coś wynieść i powinniśmy do tych ludzi z taką życzliwością podchodzić. I też mi się wydaje, że to można wypracować. Wydaje mi się, że u mnie jest to trochę też dzięki tobie, Macieju, że to jest efekt jakiejś takiej większej pracy, bo ja naturalnie jestem bardzo taka introwertyczna. Najchętniej siedziałabym po prostu sama ze sobą i jestem chyba jedyną znaną mi osobą, która w lockdownie czuła się po prostu szczęśliwa i zamknęłabym się w piwnicy i wreszcie fajnie, nie muszę do nikogo wychodzić, mogę tylko wysyłać te slajdy, ale można to sobie wypracować, że te sytuacje wychodzenia z tą moją pracą do ludzi, no to jest właśnie ten fajny czas i to docenienie, gdzie ktoś coś chce ode mnie usłyszeć, czy dostać, czy zobaczyć. Ja tylko tak przy okazji, żeśmy wywołali trochę ten temat rozmowy o pracę, tak się pojawiło. Ja tego użyłem, bo tam Agnieszka coś tam powiedziała, ale tak, bo my akurat oboje uważamy z Agnieszką, że rozmowa o pracy jest absolutnie zadaniem prezentacyjnym. Ja idę do osoby, której najczęściej nie znam i chcę ją o czymś przekonać. Chcę ją przekonać o tym, że jestem osobą właściwą do tego, żeby zatrudnić. I tutaj wszystkie rzeczy, które przy prezentacjach są, działają. Po pierwsze, w świadomości. Idę na rozmowę o pracę po to, żeby coś na tej rozmowie ugrać, czy krótko mówiąc, żeby przekonać, zadziałać, zainspirować. I po drugie, nie idę nikogo pokonać, tylko idę pokazać, że ja jestem fajnym człowiekiem. I tutaj też jest ważne dobre ustawienie celu, bo częściej jak ludzie idą na rozmowę o pracę, to mówią, idę pokazać, że jestem świetnym fachowcem w swojej dziedzinie i tutaj CV, zwracają głównie uwagę, żeby świetnie wypełnić CV i żeby ono było takie właściwe i potem teraz ja im pokażę, jakim jestem fachowcem w swojej dziedzinie. Otóż przeważnie HR ci od rekruterzy świetnie wiedzą, że jesteś fachowcem, bo już przestudiowali 2000 CV wcześniej, wybrali 20, które się kwalifikują. Dlatego cię zaprosili. I oni wiedzą, że to jest
jest 20 mniej więcej równorzędnych osób, które spełniają już jej oczekiwania. Każda z tych osób pewnie się świetnie wpisuje w te zadania merytoryczne, które są, ale oprócz tych zadań merytorycznych ty jeszcze masz pracować w zespole i masz nie być obcym ciałem do tego zespołu, tylko masz powodować, być, jesteś współodpowiedzialny za kreatywność tego zespołu, a której warunkiem tej kreatywności jest przede wszystkim na przykład dobra atmosfera. Czyli to, co będą sprawdzać, czy jesteś osobą, która się świetnie wkomponuje w zespół, że jesteś miły, czy jesteś sympatyczny, czy fajnie się z tobą gada, czy masz dobrą energię. I to są rzeczy, których bardzo często podczas rozmowy o pracę zapominamy, a jest to jedno z ważniejszych zadań, pokazać, że jestem osobą, którą da się lubić, którą fajnie można sobie pogadać, która jest fajnym partnerem w pracy. Ja sądzę, że to też warto tutaj pokazać siebie, odpuścić sobie, że muszę, tylko pokazać siebie takim, jak ja jestem, bo to ma być taka, traktować tę sytuację jako taka obustronna transakcja, że warto pokazać siebie, no bo jeżeli będę autentyczna, a mnie nie wybiorą, no to może dobrze, że mnie nie wybiorą, bo to znaczy, że nie pasowałam nie pasuje, do zespołu. No, na przykład. I ja z perspektywy czasu też sądzę, że te rozmowy, gdzie byłam sobą, a mnie nie wybrali, to chyba dobrze się stało, bo kiedyś byłam na rozmowie w banku centralnym i gdyby mnie wybrali, to teraz bym się nie zajmowała komunikacją, więc może dobrze. To też mi w ogóle jest z perspektywy mojej aktorskiej, nie? Że każdy aktor chce zagrać każdą rolę, ale nie każdą rolę powinien zagrać. No nie? Tak. I że po prostu też jest pewna weryfikacja, że może lepiej, że niektórych ról nie grasz, bo po prostu to nie jest dla ciebie. To nie jest dla ciebie po prostu. Namęczysz się, nadenerwujesz, efekt będzie nie taki, jak wszyscy oczekiwali i ty także, to może lepiej po prostu spróbować z czymś innym. I to jest to samo z pracą, nie? Że idziesz na rozmowę o pracę, pokazujesz swoje kompetencje, pokazujesz, że jesteś taki, ale ktoś mówi, to nie pasuje do zespołu i może rzeczywiście, zanim ty sam to uznasz, na przykład po 2 miesiącach i będziesz znowu w kłopocie. No pewnie, poza tym to jest takie fajna uwaga, która prowadzi do tego, że to jest, tak jak mówicie, obustronna komunikacja, więc to jest ważne, żeby nie tylko skupić się na efekcie, tego się trzymać, ale też słuchać i słuchać się w samą siebie czy samego siebie, żeby zorientować się, czy też mi ta sytuacja pasuje, czy to jest tak, że ja w tej organizacji z tymi ludźmi chcę spędzić faktycznie ten kawał mojego życia. Dokładnie, tak. A słuchajcie, chciałam was jeszcze zapytać o jedną rzecz i wrzucić temat charyzmy. Ale uwaga, nie wyłączajcie odbiorników. To jest temat, który dotyczy nas wszystkich, bo nie będziemy rozmawiać o tej charyzmie, która jest taką tak najbardziej typowo rozumianą, znaczy coś, co jest, z czym się rodzisz albo nie, najczęściej nie, bo właśnie jest to coś dla wybranych. Wy tę charyzmę demokratyzujecie w tym sensie, że rozbieracie ją na czynniki pierwsze i mówicie, każdy w zasadzie może się tego nauczyć i z tego skorzystać. Tak, bo to pojęcie charyzmy w ogóle zabija ludzi, nie? Jak się pytamy uczestników, co to jest charyzma, to mówią, coś próbują tłumaczyć. Ja tego nie mam. A potem się okazuje właśnie, że to ja tego nie mam, a w ogóle to ktoś miał nie wiadomo kiedy i kto. Tak, ale to był naturalnym liderem. I to było dawno temu, tak. Już na pewno nie żyje ta osoba, bo żywi już nie może mieć charyzmy. No więc my się opieramy bardzo na takiej pracy Olivii Fox Cabane albo Fox Cabane. Ona mówi o trzech zachowaniach charyzmatycznych. Często ona zmieniamy nawet nazwę. Zachowaniach. Trzech zachowaniach, które budują relacje, które budują, sprawiają, że ktoś ciebie słucha, że kogoś zainteresujesz. Bardziej idziemy w te obszary, ale to są konkretne trzy zachowania. Z punktu widzenia psychologii zachowania to jest ważne określenie, bo to jest coś, co nie musi być talentem, może być talentem, ale nie jest coś, co dostajemy z nieba, tylko coś takiego, co można ćwiczyć, co można rozwijać. I to jest już pierwsza dobra wiadomość. Spróbuj na to zwrócić uwagę, a możesz to zbudować w sobie. Nie? I tym pracujemy. Te trzy zachowania to jest, po pierwsze, to jest poczucie pewności siebie, czyli siła. Z naszego punktu widzenia niezwykle istotne, bo jeżeli mamy za dużo siły i za dużo pewności siebie, to ludzie najczęściej, wszyscy na to mówią, nie? To nie lubimy takich ludzi, którzy są przemądrzali, którzy chcą pouczać, którzy chcą być strasznie mocni. To mówimy o takich ludziach buts, nie? Taki ham. W prezentacjach fajne tutaj jest takie rozróżnienie, żeby mieć w głowie między show a show off, że na prezentacji robimy tylko show, a nie popisujemy się, że jesteśmy najmądrzejsi w sali. Więc, ale ważne o tyle to jest, żeby dać tej poczucie siły, bo jeżeli jej będzie za mało, no to ludzie znowu spojrzą na nas jako osoby, której nie warto
poświęcać uwagi, zadziałają gadzie mózgi naszej. Wiarygodne. Tak, bo oni mówią, a gadzi mózg powie, nie, to nie jest nic ważnego tutaj, zajmij się ważniejszymi sprawami, jakimiś tam myślami, czy jakimiś rozwiązaniami rzeczy, które mają być w przyszłości albo były. Czyli zajmij się innymi ważniejszymi sprawami niż tą osobą, która stoi i gada przed tobą. I się wyłączamy. To jest nawet niekomfortowe słuchanie kogoś, kto jest trochę za mało pewny siebie, że tak, sami nie tutaj... wiemy... Nie chcemy być predatorami, więc. Ale pocieszające jest to, że jak z ludźmi ćwiczymy i nawet mówią, że są mało pewni siebie, to i tak w sali większość osób postrzega takie osoby jako bardziej pewne siebie niż one myślą, bo mózg troszeczkę odbiera te sygnały braku pewności siebie jako taka, pod warunkiem, że jesteśmy profesjonalni w tym, co mówimy, jako takie objawy zaangażowania. Więc pocieszające jest, że. Z tym jest przeważnie lepiej niż myślimy. Czytałem takie badania, które mówiły, że ludzie, osoby prowadzącą prezentację traktują jak lidera, to znaczy mniej lub bardziej świadomie traktują jak lidera, czyli rozliczają je z tych cech, które musi mieć lider. Z wszystkich związanych z leadershipem cech, ale jedna z ważnych rzeczy liderskich jest to, że on się nie może wstydzić, prawda? Nie może się bać ciebie, bo to nie jest cecha liderska, jeżeli lider to ciebie siebie boi, ciebie. Więc jak się pokazujesz, że się boisz ludzi, no to oni tego nie lubią, nie chcą tego słuchać, nie poświęcą ci za dużo czasu. Więc ta kwestia tej siły jest bardzo fajnym, takim w ogóle otwierającym, jak to jest u ciebie, nie? Bo jeszcze na przykład ludzie, którzy pracują w organizacjach i na przykład mają liderskie stanowiska, to szczególnie w tych bardziej hierarchicznych organizacjach dostają sporo siły od organizacji, od z racji funkcji, którą wykonujesz, więc uważaj, bo bardzo łatwo przekroczysz te granice nieakceptowalności, że ty jako osoba, która ma władzę i z tej władzy korzystasz, bo taka jest twoja organizacja na przykład, to raczej na każdym kroku musisz podkreślać, że ją zdejmować z siebie, nie? Pokazywać, że jesteś bardzo z ludźmi, bo jak dołożysz troszeczkę, no to jest to w ogóle nie do przyjęcia. Ta siła jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Drugi element charyzmatyczny, o którym zawsze mówimy, to jest kwestia obecności. Czyli na ile ty jesteś w stanie właśnie głęboko być w tej sytuacji, w której jesteś. Nie myślisz o tym, co będzie później, nie zajmujesz się swoim smartfonem, ani swoim po prostu, żeby odbębnić to, co masz do zrobienia, tylko na ile ty jesteś skupiony, na ile masz tą świadomość komunikacyjnej trudności teraz, że jesteś skupiony na odbiorcy, patrzysz na niego, reagujesz na wszystko, co się z nim dzieje, masz z nim kontakt wzrokowy, widzisz, co się dzieje i używasz wszystkich dostępnych narzędzi, żeby być blisko niego. Nie? To jest kolejna, to jest najtrudniejsza z tych cech, szczególnie z tych zachowań, szczególnie w kwestii online. My się cały czas nad tym zastanawiamy, dopracowujemy te, obserwujemy innych, żeby jak najwięcej tych tipów lub ludziom potem sprzedać. Nie? Jak to zrobić, żeby ludzie się czuli, że z nimi jesteś, mimo że jesteś na odległość. To jest trudne dzisiaj i naprawdę to wymaga dużej świadomości, żeby rzeczywiście to działało. I trzecie zachowanie, którym bardzo zawsze zwracamy uwagę, które jest mi strasznie bliskie, to jest kwestia takiej pozytywności, życzliwości, ciepła, którą dajemy, czyli życzliwość. Z czego to się objawia, że to jest pewien rodzaj pozytywnego nastawienia, że jeżeli tego nie masz, to my mamy coś takiego jak mowę ciała. Człowiek zanim zaczął mówić językami 7-8 tysięcy lat temu, to przez dziesiątki tysięcy lat nie używał języku, a mimo to prowadził wojny, zakładał rodziny, plemiona i tak dalej, i tak dalej. I się ludzie świetnie komunikowali. I to działało, mimo że nie mieli języka. I nagle innowacja, język, zaczęli go używać, ale absolutnie nie zapomnieli tamtego, co mieli. I dalej to mamy. Że jeżeli ty teraz idziesz przed ludzi, jesteś nastawiony na to, że to będzie złe spotkanie, że się tego boisz, to oni to widzą. Nawet nie powiesz jeszcze słowa, oni to widzą. Czują. Nie mogą tego nazwać, ale już się czują niezręcznie w tej sytuacji. Więc takie moje ulubione przesłanie dla ludzi, którzy wchodzą coś załatwiać z innymi ludźmi, to jest hasło po prostu nie smuć. I po prostu kochaj ludzi. Tak jest, ciesz się z tego spotkania i bądź pozytywny w przekazie. Ja pamiętam kiedyś ta pozytywność jest mi taka dla mnie ważna strasznie. Kiedyś wiele lat temu w szkole teatralnej na czwartym roku dowiedzieliśmy się, że będziemy robić dyplom z Adamem Hanuszkiewiczem i że będzie... Że to będzie komedia. On nas nie znał, przyszedł do nas, powiedział jutro u was będę 2 godziny, czy tam 3,
Chcę, żeby każdy coś przygotował. Najlepiej, żeby to było coś takiego właśnie wesołego, bo chcę z was obsadzić w komedii, którą będę z wami robić. No i tam wszyscy sobie moi koledzy, koleżanki z roku przygotowywali jakieś scenki, jakieś kawałki śmiesznych tekstów, a ja sobie pomyślałem, zaskoczę wszystkich, nauczę się, bo ja już mówiłem wcześniej na egzaminie, powiem mu wielką improwizację. 30 minut. Jako element komediowy. Tak. No i ja jak ostatni się zgłosiłem, będę mówił ostatni. No i tak mówi, to proszę wejść, ja mówię, że powiem wielką improwizację. On nie zdziwił się, mówi, dobra, mów. No i W zacząłem, mówi szkole tam, teatralnej już chyba nic nie dziwi. samotność, cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi, gdzie człowiek, co z mojej pieśni całą myśl wysłucha. I tak mówię, tak po 10 minutach słyszę, że już trzaskają drzwi i moi koledzy wiedzą, że to trwa 30 minut, więc pomyśleli, że zjedzą sobie obiad w międzyczasie i zdążą jeszcze na finał. Nie? I tak wyszli, zjedli, wrócili, ja dalej tam, odezwij się! I tam tak ten, jak to skończyłem, to już wszyscy byli i on powiedział, dobra, dziękuję, jutro wywieszę obsadę. No i następnego dnia idę pod dziekanat, jest lista wywieszona i patrzę, obsada, tak jechałem palcem w dół, na samym dole, klaun Maciej Robakiewicz. Strasznie się zdenerwowałem, poszedłem do Hanuszkiewicza, znalazłem go i mówię, panie dyrektorze, ale dlaczego klaun? A on mówi, bo to będzie dla ciebie terapia, nigdy nie będziesz więcej marudził w teatrze. No. Ja to tak zapamiętałem, że po prostu cokolwiek robisz, to nie marudź, nie smuć. Staraj się być pozytywny w tym, co robisz, nie? To nie polega na tym, że masz się szczerzyć zęby, bo nie każdy to lubi i chce, ale żebyś przed tym chwilę pomyślał sobie, jakie mam dostawienie, jaki mam stosunek do tego, bo jeżeli coś jest, nazwał to, jak się teraz czuję, być może jestem w tej chwili zdołowany, to coś musisz zrobić teraz szybko, żeby się z tego wyciągnąć, bo jeżeli ty jesteś zdołowany, to zdołujesz wszystkich. Więc pomyśl sobie, że ta kwestia prezentacji to jest w gruncie rzeczy pozytywna rzecz, że masz fajne spotkanie z ludźmi, z tego, którego mogą wyniknąć fajne rzeczy, bo masz co im do powiedzenia, bo ciebie tu wybrali dzisiaj, nie? Więc idziesz na fajne spotkanie ludzi. Być może masz trudny temat do omówienia, ale temat trudny to jest trudny temat. Ale jeżeli ty będziesz myślał wcześniej, że ta rozmowa, to spotkanie, prezentacja będzie trudne, no to ono będzie trudne. I sam to sobie wywołałeś. Więc pomyśl, że ono będzie fajne, choć nawet na trudny bardzo i bardzo trudny temat. Słuchajcie, bo rozmawialiśmy o tożsamości osoby prezentującej. Teraz rozmawialiśmy dużo o nastawieniu, o pozytywnym nastawieniu, trochę o okiełznaniu tremy i o przygotowaniach. I o to was jeszcze chciałam zapytać, jako przedostatnia rzecz. Czy wy jesteście zwolennikami takiego przygotowania do bólu? To znaczy, wiecie, są zwolennicy takiego podejścia do przygotowania się do prezentacji, że ja to znam każdy szczegół na pamięć, każdy ruch, każdy moment, którym coś się ma zadziać, to wszystko jest jak wdrukowane i leci. Czy uważacie, że to jest właściwe podejście, czy właśnie odwrotnie, jakaś autentyczność czy spontaniczność jest dopuszczalna, wręcz lepiej odbierana przez audytorium? Agnieszko, może ty zacznij? Ja bym powiedziała, no są pewnie różne szkoły, że to ktoś, kto jest zawodowym aktorem, to Maciek to może byłby w stanie się nauczyć na pamięć i wygłosić to jako coś autentycznego i wiarygodnego, ale większość osób, jak się nauczy na pamięć, no to nie będzie brzmiało, to będziemy brzmieć jak jakiś amerykański sprzedawca, że to jest takie zagładkie, więc jakieś podejrzane, że nie będziemy tutaj wzbudzać zaufania, więc zawsze zachęcamy, nie uczcie się na pamięć, ale trzeba flow znać się na pamięć. I tutaj to, co mogę doradzić, to tak jak ja pracuję z klientami, bo też pracuję jako ghostwriter i piszę dla kogoś prezentację, a potem ten ktoś musi wygłosić tę prezentację jako własną. I tutaj uczymy się po prostu takimi kolejnymi krokami tej prezentacji, żeby ktoś ją zinternalizował tak, żeby to był tekst, prezentacja, która brzmi dobrze, autentycznie i ktoś się czuje z tym swobodnie. Warto się nauczyć flow na pamięć, czyli jak mamy, ja pracuję przeważnie ze slajdami, czyli wiedzieć, o czym po kolei będzie każdy slajd. I to warto też tak sobie mówić te slajdy, jakbyśmy opowiadali jakiemuś laikowi, babci, współmałżonkowi, żeby sedno wydobywać, że jedno zdanie, o czym jest ten slajd. Potem
co musi wybrzmieć z każdego slajdu. Nawet wypisać sobie takie słowa kluczowe. Ja słowa kluczowe zaczęłam wypisywać, jak w innym języku wygłaszałam prezentację, żeby nie szukać w myśli słów, to wypisywałam sobie, tutaj muszę powiedzieć to, to i to, ale dokładnie tak samo po polsku z każdego slajdu, z każdej części warto mieć wypisane te słowa kluczowe, co musi wybrzmieć. Nauczyć się takich też, żeby to flow było na pamięć, takich logicznych przejść między poszczególnymi czy slajdami, czy częściami prezentacji. I to jest jakby nasz też taki prawie na pamięć core prezentacji, a potem opowiadamy to własnymi już słowami i mamy tą autentyczność. A jak wiele razy wygłosimy tą prezentację, no to może się tak zdarzyć, że umiemy to w zasadzie już prawie na pamięć. I ja miałam taką sytuację, jak na przykład prowadziłam zajęcia ze studentami, miałam 6 grup pod rząd. To nie dość, że już nie wiedziałam, jak mówiłam kilka razy ten sam żart, to już miałam takie obrzydzenie do siebie. Czułam, że jak na początku on mnie bawił, to już potem, że i się cieszyłam, że fajny żart, to potem już miałam, że słaba jestem, że muszę 6 razy ten sam żart. Ale to zaczyna brzmieć tak trochę sztucznie i bez tych emocji, i że my się nad tym nie zastanawiamy, to warto wtedy, jak dużo razy coś wygłaszamy, zmuszać się, żeby używać innych słów. Tak świadomie, i to wtedy też lepiej brzmi, a w tym uczeniu się takim, żeby czuć się... Powiem tak, przeważnie dlaczego prezentacje są złe, to nie dlatego, że ludzie za dużo uczyli się i za dobrze umieją je na pamięć, tylko przeważnie te prezentacje nie wychodzą, bo w ogóle ludzie nie próbowali, a nie próbujemy przeważnie nie dlatego, że jesteśmy jacyś leniwi, tylko po prostu ludzie się tak boją, że aż się boją, to jest taka prokrastynacja, że tak uciekam mentalnie przed tą sytuacją, że w ogóle nie próbuję. No i to jednak trzeba to sobie przepracować w głowie i jak nie jesteśmy w stanie sobie próbować całej tej prezentacji albo nie mamy czasu, żeby ją całą sobie próbować, no to chociaż te kluczowe elementy sobie przećwiczmy, chociaż początek w zasadzie powinien być prawie na pamięć i nagrywajmy się, żeby się tak oswoić z własnym głosem, to na telefon można się nagrać, można dzwonić się na Zoom, jak to jest spotkanie na online'owe, to na tych Teamsach czy na Zoomie spotkanie sam ze sobą i sobie tak do siebie trochę pogadać, żeby się z tym oswoić, ale zachęcam, żeby próbować. Ja tylko dorzucę do tego, że a propos tego uczenia się na pamięć, oczywiście to jest totalna bzdura. Kiedyś myślałem, że może to byłoby użyteczne, ale nie. Jedna z trudniejszych zajęć, takich fajnych, ale trudnych zajęć w szkole teatralnej, to właśnie było mówienie prozą, czyli mówienie zadanym tekstem. I tylko aktorzy wiedzą, jak to się buduje, jak ile rzeczy tam musi wejść, żeby to było, wydawało się, że to jest własne. Trzeba dokładnie każde mieć interpretację każdego zdania, jeszcze to wszystko zróżnicować, jeszcze zrobić, żeby to było akceptowalne i przyswajalne z drugiej strony. Mnóstwo rzeczy, których aktor nie ma pojęcia w ogóle. Więc człowiek, który tego nie ma o tym pojęcia, jak się nauczy na pamięć i będzie mówił z pamięci, to wyjdzie to straszliwie. A jeszcze jeżeli przydarzy mu się, że nagle zapomni, tak będzie skoncentrowany na tym, żeby sobie przypomnieć to słówko, a nie flow, że po prostu będzie tragedia. Każdy aktor, który kiedyś zapomniał tekstu na scenie, wie, o czym mówię, kiedy jedna sekunda może się wydawać wiecznością, przez której wydaje się, że wszyscy już wszystko zauważyli i ja nie wiem, co będzie dalej. Nie? A jakby też świadomy aktor wie, że zawsze mu partner podpowie, coś się wydarzy i tam tak bardzo nie... tragedii z tego nigdy nie będzie, bo zawsze się to przypomni. Ale ludzie tego nie wiedzą, ci, którzy prezentują, którzy mają załatwienie jakieś sprawy na forum. Jeżeli się nauczą na pamięć, to jest absolutnie... To jest tragedia, to jest źle. Natomiast, tak jak mówiła Agnieszka, pod wpływem prób może być tak, że człowiek zacznie mówić z pamięci, ale to już jest okej, bo to są jego już rzeczy, które on się nauczył sam, jego interpretacja, jego świat i to będzie już bliżej wtedy. W moim pojęciu im więcej prób, tym lepiej. To znaczy, nawet jak ludzie czasami mówią, że już tak przepróbowali za dużo, no to jest zawsze i świetnie potem wyjdzie w momencie, kiedy to ma wyjść. Tu Agnieszka mówiła, że dowcip 17 razy powtórzony już nie śmieszy. Tak, to jest tak rzeczywiście takie zjawisko. Czują to aktorzy, którzy grają w komediach, kiedy na początku czytają tekst, wszystko jest śmiesznie, potem zaczynają grać, jest śmiesznie, a potem przychodzi 30 próba, już nikogo to nie śmieszy. Nie? Ale potem pojawiają się widzowie i zaczyna być znowu fajnie. Więc to jest normalne.
Natomiast ważne jest, żeby mówić na głos. Często ludzie przygotowują się do prezentacji, układając sobie jej flow w myśli, tylko że potem to nie wychodzi. Nagle niby flow jest, ale gramatycznie coś się nie składa, albo jest co chwila, dlatego że nigdy nie zostało to przepowiedziane na głos. Ja zawsze lubię używać biblijnego skojarzenia. U niektórych to działa, u niektórych nie, ale faktem jest, że u źródeł jest napisane słowo ciałem się stało, a nie jest napisane myśl stała się ciałem. Czyli trzeba, żeby coś się wydarzyło, trzeba najpierw to powiedzieć. Powiedzieć. I wtedy jest dopiero lepiej. Więc rekomendujemy im więcej prób, tym lepiej. Jak możemy jeszcze zrobić sobie kogoś namówić, żeby kogoś zaprzyjaźnionego, bo to jest ważne, żeby nie prosić, żeby robić próbę z osobą, która jest czasami trochę zgryźliwa, uszczypliwa, której nie ufamy, bo powie nam taką uwagę, która nas zamknie, a my potrzebujemy mieć kogoś, kto ci powie krytycznie, ale też ci powie, wzmocni cię w wielu rzeczach, bo to jest niesłychanie ważne, żebyś poszła na spotkanie później z poczuciem, że ty możesz, a nie z poczuciem niedoskonałości. I to jest co ciekawe, tak jak jeszcze raz podkreślamy, rozmowa o pracę jest również wystąpieniem, które można sobie sprawdzić i spróbować. Poproś kogoś, żeby zagrał rolę rekrutera, zadał ci 300 pytań odnośnie ciebie i twojej pracy. 290 będzie beznadziejnych, ale te 10 to będą takie, które się trochę namęczysz, a być może jedno z nich padnie następnego dnia i będziesz do niego świetnie przygotowany. I ja jeszcze tutaj zachęcam, jeżeli chodzi o przygotowania, to i do prezentacji, i do rozmów kwalifikacyjnych, żeby oprócz tego, że sobie zaplanowaliśmy i przygotowaliśmy nasz tekst czy prezentację, to też się przygotujmy na te trudne sytuacje i nieprzewidziane sytuacje. Je przeważnie można jakoś przewidzieć i można sobie przygotować, co ja wtedy powiem. No, w CV zawsze są jakieś, mogą się pojawić jakieś bariery, dlaczego ktoś może nie chcieć nas zatrudnić, no to sobie wcześniej przygotujmy kontrargumentację, czy jeżeli to są prezentacje biznesowe, to tak samo te bariery, trudne sytuacje da się w większości przewidzieć i przewidzieć, jak będziemy na to odpowiadać. I wtedy się będziemy mniej stresować. Jasne. Dokładnie no. Tak. I ostatni temat w zasadzie, który Agnieszka już wywołałaś, to znaczy chciałam was jeszcze zapytać o slajdy. I teraz właśnie, oczywiście slajdy robicie fantastyczne, ale to jest, wiecie, to jest dosyć wyjątkowe. To znaczy jest jakiś problem, że my chyba odwrotnie myślimy o tych wystąpieniach i o prezentacjach, że właśnie zaczynamy od tych slajdów, co okazuje się być sporym błędem. I skutek jest taki, że właśnie potem się nawzajem trochę tym wszystkim męczymy. I pytanie jest takie, jak sobie z tym poradzić? To znaczy, żeby tak dobrać, w ogóle rozumieć ten rodzaj uzupełnienia tego, co mówię, tej wizualizacji, która wzmacnia mój przekaz, a nie idzie w zupełnie inną stronę, nie przeszkadza, nie powoduje, że to jest niespójne, albo że ludzie nie wiedzą, za czym podążać, za nami, za naszym głosem, czy za obrazkami, które w tym momencie im pokazujemy. Jak sobie z tym poradzić? Ja tutaj jako szefowa agencji, która ładnie slajdy, to powinnam powiedzieć, że slajdy są najważniejsze, że to jest korca i prezentacji, zaczynajcie od slajdów i na slajdach kończcie, ale nie, tak nie jest. Trochę mam wrażenie, że tutaj na te slajdy tyle czasu się poświęca, że potem nie ma czasu na te przygotowania. To też jest jedno z tłumaczeń, dlaczego nie próbujemy i dlaczego prezentacja poszła źle, bo 90% czasu poświęcaliśmy na slajdy. I tutaj ja zachęcam do takiej, może trochę znowu się powtórzę, bo znowu do zadania sobie pytania, po co i dlaczego ja to robię, że zanim zaczniemy robić slajdy, to sobie zadajmy pytanie, po co i dlaczego robimy slajdy i dlaczego one czasami wychodzą źle, że one nie wspierają tej naszej komunikacji, tylko wręcz utrudniają i przeszkadzają i dlaczego one są złe. Przeważnie dlatego, że za mało kochamy ludzi, bo trochę one są takim ściągawką dla nas, a nie pomocą dla publiczności. I po pierwsze zawsze powinniśmy tutaj wychodzić od tej życzliwości, o której wcześniej Maciej tutaj mówił i myśleć o tych slajdach, że to jest takie wsparcie, pomoc dla publiczności, nie dla nas. I chyba druga taka przyczyna, dlaczego te slajdy mogą tak utrudniać tę komunikację,
to znowu jest trochę taki brak czasu, że tak dużo czasu poświęcamy na robienie tych slajdów, że ta praca się staje nieefektywna, że one mają pełnić takie dwie role, że jednocześnie to jest dokument, który ja potem komuś wyślę po prezentacji i tam ktoś sobie coś doczyta, a jednocześnie ten dokument do czytania wyświetlam w trakcie prezentacji. No ale to się nie da, żeby człowiek jednocześnie nas słuchał i coś tam sobie sczytywał i łapał to, co mówimy. No ale też sytuacja idealna byłaby, że inny dokument wysyłamy, inny jest prezentowany. Tak, ale zdaję sobie sprawę, że rzeczywistość biznesowa nie wygląda tak, żebyśmy mieli na to czas. Więc jeżeli nie możemy tego zrobić, to chociaż zachęcam, podkreślajmy na tych slajdach najważniejsze rzeczy, żeby ludzie, to mogą być naprawdę takie bardzo proste podkreślenia, żeby wielka strzałka, gdzie jest wniosek, żeby osoba, która słyszy to, co mówimy, jeżeli sobie wypisaliśmy te najważniejsze rzeczy, które mają wybrzmieć, to jeszcze to samo widziana na slajdach. I podkreślajmy najważniejsze rzeczy, najważniejsze wnioski, żeby to było wsparcie naszej komunikacji i żeby one służyły tym naszym ludziom do zrozumienia tego, co mówimy. I taką też moją radą, jak robić takie slajdy, żeby one wspierały tę komunikację, to trochę jest to odwrotne do tego, co Maciek zawsze mówi, jak powinny wyglądać prezentacje. Jak ktoś się Macieja zapyta, taka szybka rada, jak powinniśmy prezentować, to Maciek zawsze mówi różnorodność mieszaj, ludzie, no nie smuć, nie nudź się, jak jedna osoba mówiła, to teraz druga osoba musi powiedzieć, że powinniśmy puszczać jakieś wideo, no ludzi trzeba ciągle pobudzać aktywnie, no to w slajdach trochę powinniśmy na odwrót, im mniej różnorodności, tym lepiej. I trochę mam wrażenie, że praca w mojej agencji to wygląda głównie na usuwaniu tej różnorodności, którą zaimplementowali klienci, że usuwamy efekty, tak, jakieś dodatkowe ramki cieniowania, jakieś podwójne kreskowania i nie. Po pierwsze, to jest bardzo czasochłonne. Jeżeli nie będziemy robić taki flat design, mało efektów, to będziemy robić te slajdy szybciej. A po drugie, no sami robimy sobie konkurencję do tego, co mówimy. Klater się pojawia. Im więcej tych rzeczy będzie tam widocznych, tym trudniej się skupić, więc zachęcam do takiego minimalizmu. No a po drugie, ja też na te slajdy trochę patrzę tak, wywodzę się z branży reklamowej i jak pytam się, po co te slajdy, no to po to, żeby były, jak sobie odpowiemy na to pytanie, no to łatwiej będzie nam zrobić takie, które będą dobrze zrobione. I te slajdy, jak w reklamie, one mają wspierać komunikację. I żeby taka komunikacja marketingowa była skuteczna, kampania reklamowa była skuteczna, to ona po pierwsze musi być multimedialna. Czyli jak ktoś usłyszał reklamę w radiu, no to dobrze, jak to samo zobaczy gdzieś zwizualizowane, no to tak samo u nas w tych slajdach powinno być zwizualizowane to, co mówimy, czyli to powinno, nie powinna być konkurująca treść, tylko powtórzona, a dwa, no to efektywna częstotliwość w reklamie jest też ważna, żeby ktoś skumał komunikat reklamowy, chciał zrobić to, co my do niego mówimy, to on to musi usłyszeć efektywną ilość razy i jeżeli coś powiedzieliśmy, no to to samo jeszcze powinno się znaleźć na slajdach, żeby te takie komunikaty, te najważniejsze słowa kluczowe, najważniejsze wartości, najważniejsze korzyści ze współpracy z produktu, żeby to było jasno krzyczało po prostu na slajdzie i my to po prostu musimy zobaczyć, że slajdy, z których ktoś się domyśla, o co tutaj chodzi, to nie są dobre slajdy. Dokładnie tak. Super. Bardzo Wam chciałam podziękować za tę rozmowę. To jest bardzo konkretna taka piguła informacji, począwszy od pozbierania myśli, samoświadomości, tożsamości, takiej wiedzy dobrej, dlaczego, po techniki, no i wreszcie takie złote rady dotyczące chociażby slajdów, to wydają się rzeczy niby proste, a one zupełnie nie są oczywiste. Mam nadzieję, że udało nam się obronić tę tezę z początku i pokazać Wam, że przy to pewnym wysiłku te sytuacje zwane wystąpieniami publicznymi, no to są rzeczywiście fajne sytuacje, którymi trzeba się cieszyć i przede wszystkim umieć z nich korzystać. I jak najczęściej zadawać sobie pytanie, po co? Dokładnie tak.
To jest w ogóle dobre pytanie tak na życie, nie? Raczej szukać okazji niż unikać. Tak, to dokładnie, tak dokładnie. Raz jeszcze Wam dziękuję bardzo za to. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dziękujemy. Jak podsumowuje Agnieszka, nasz przepis na perfekcyjną prezentację równa się skuteczna argumentacja plus brak nudy plus autentyczność. To jeden z najfajniejszych wzorów matematycznych, jakie znam. Źródła inicjatywy, o których rozmawialiśmy, znajdziecie w opisie odcinka. Bardzo Wam dziękuję za Wasz czas oraz uwagę. I do zobaczenia.